Pomimo tego, że Matthew nie używa żadnego sprzętu ani nie nosi nawet butów, to jest w stanie wspinać się na budynki. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego on tak w ogóle to robi. Otóż pewnego dnia odkrył, że jest Tarzanem. Powiedz mi, czy on jest poważny? No siema, siema, witam w kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku Skillboostera. I w filmiku generalnie nie było troszkę dłużej niż miało nie być, no ale troszkę naki, troszkę nie z mojej winy. Ale nie będę tutaj dalej marudził. Przechodzimy od razu do triku numer 1 i to jest od razu bardzo ciekawa sprawa. Biegniemy sobie z respa normalnie. I patrzcie, rzucamy takie coś, taki oto mołotowicz i Cetek sobie w tym momencie biegnie i dostaje mołotowa, nie? I cyk. Nie wiem, ile miałem HP teraz, ale przypuszczam, że za jakieś tam 75 mnie spaliło, więc to jest naprawdę mocny mołotow i Cetek, który tutaj przebiegnie, no po prostu jest na strzała, więc kilka spoko, bo wiadomo, że zwykle przez ten mołotow będziemy mogli sobie zająć Cave'a za free. Cetek z dobrym respem na przykład spali się, przypuszczam, tylko za jakiś czasami, nie wiem, 40-50 HP, jeśli ten mołotow wsiądzie dobrze. Czasami ten mołotow wsiądzie gorzej, co wam zaraz zaprezentuję. Może oczywiście, bo pewnie teraz się... O! Czasami wsiądzie coś takiego, nie? To się bardzo rzadko zdarza. Teraz mnie tylko ciutkę spaliło. Niby da się jakiś konsystent mołotowy znaleźć, ale jeśli dobrze to się, jakby dobrze się tego nauczycie, to zwykle wam będzie paliło za... No, za jakieś 70-60 HP. Więc jest spoko. I generalnie ten mołotow wybucha w jakiejś tam 11 sekundzie. Cetek, który tutaj sobie biegnie, przypuśćmy, z najlepszym respem, tylko raz sprawdziłem, bo nie chciałem się za bardzo patrzeć, bo generalnie wiadomo, nie zawsze będzie tutaj bieg akurat ktoś, kto ma najlepszy resp, ale powiedzmy, że z tym najlepszym respem gdzieś tak w okolicach 11 sekundy jest gdzieś tutaj, więc ten mołotow zawsze się zacznie palić, zanim on tutaj zacznie biec. Więc jak tego mołotowa rzucamy, biegniemy sobie tutaj i trzeba uważać, żeby się po pierwsze nie zablokować o te drzwi tutaj, ani o te drzwi, ani żeby nie rzucić tego mołotowa zbyt szybko, tak, bo się od góry odbije. Generalnie, poczekam, aż to zgaśnie, o, przeminę. Generalnie trzeba tutaj iść i być generalnie, wiadomo, mieć celownik gdzieś już w tym miejscu, żeby jak się nam pokaże ta cegła, to od razu w nią mierzymy w stan środek i robimy jump through. Teraz jakoś to krzywo zrobiłem, ale i tak siadło bardzo ładnie. Więc generalnie da się to zmisować, nie jest to aż takie proste, ale mierzymy w tą cegłę, tak? Czyli to jest jakby cegła jakby najbardziej w lewo i najbardziej do góry taka pełna. Więc łatwo to zapamiętać, jak się już po prostu nauczycie. Nie wiem, czy teraz jakoś krzywo też, no nie, siadło idealnie. Tak samo jak pokazywałem też tego mołotowa. Takie coś, spoko sprawa. Sprawdź stronę csgoskins.com, na której możesz otwierać skiny z CS-a, brać udział w case battlach oraz wymieniać swoje skinki. Użij mojego kodu Mefieu, aby dostać darmowe 250 zł na start i 10% bonusu do każdego doładowania. Na CSGOSKINS regularnie odbywają się eventy z bonusową walutą do zdobycia, a oprócz tego można również dziennie otworzyć darmową skrzynię i brać udział w giveawayach. Zapraszam na CSGOSKINS z myślnikiem po CSGO oczywiście, link w opisie. Druga rzecz, uwaga, a w ogóle jakieś krzyżyki są, to jest bardzo dziwne. Nie wiem, od czego to się dzieje, ale wiem, że to nie jest tylko u mnie, tylko generalnie nie wiem, czy nawet nie u każdego na botach. Dziwna sprawa. W każdym razie, generalnie, jak pewnie wiecie, to w CS2 nie ma komendy GOT, została usunięta, ale zamiast tego wam polecałem używać komendy S4GenerationForce1, co już możecie sobie spokojnie z konfigu usunąć i zamiast tego będziecie używać też komendy GOT, tylko że w innym wyznaniu, czyli Buddha. Dajcie sobie teraz Buddha1, to jest właśnie ta komenda i ona działa troszkę inaczej. Patrzcie, jak sobie na przykład spadniecie, to HP tracicie, ale jak zginiecie, to wam daje z powrotem tą wartość, którą macie wpisaną w komendzie reset HP 100. Czyli na przykład dałbym sobie teraz 30, jak dał 300, to ciekawe co będzie. Ale generalnie daję sobie 30. To teraz sobie deadnę. I widzicie, mam 30 w tym momencie deada, nie? Jak dam sobie 100, to daje nam stówkę. Jest jeszcze komenda Buddha, tutaj bardzo ważna, Buddha Ignore Bots 1. Jak domyślnie jest na 0, jak macie na 0, to będzie to wyglądało tak. Ja tak miałem na początku i się nie skapnąłem, potem musiałem pokombinować i skapnąłem się, że to pewnie przez tą komendę i znalazłem właśnie też tą komendę Buddha Ignore Bots 1 i wszystko jest git w tym momencie. No i tyle, polecam do jakiegoś konfigu treningowego, ja już mam wpisane to sobie właśnie w tym konfigu i jest git. Numer 3 to jest po raz kolejny Ancient, tak się składa, to jest boost, być może go znacie już, bo jest dosyć stary, ale idziemy sobie tutaj. Wskakujemy na taki pixel walk, więc od razu mówię, że to nie możecie tego używać na żadnych turniejach i tak dalej. Ale generalnie na matchmakingu czy coś for fun można sobie jak najbardziej zrobić, czy na premierze. Idziemy sobie tutaj i w tym momencie jesteśmy kucnięci, to też jest ważne do kolejnej części. W tym momencie już, albo nie, na początku pokażę drugą rzecz. Generalnie jak jesteśmy kucnięci, to trzymając W, ciskamy delikatnie D. O, tak żeśmy wstali, tak żebyśmy wstali tutaj. I w tym momencie robimy crouch jumpa, też trzymając W. I jesteśmy w tym momencie jeszcze wyżej. I co tutaj możemy zrobić? Możemy użyć takiego smoka w to miejsce. Mam wtedy taki, powiedzmy, one way na heaven. On się czasami tutaj coś się przejaśnia, czasami się nie przejaśnia. Nie wiem, co jest z tymi krzyżykami czerwonymi.
Możemy też sobie z M-ki cichej strzelić, coś rozbić. No myślę, że ciekawa sprawa, ale i tak z tym smokiem raczej tutaj, no nie wiem, to jest taki bonus. Natomiast na pewno, o kurde, już się da nawet chodzić. Jeszcze wyżej, tego nie wiedziałem. Nawet skok na skrzynkę się tu, nie, to jest hit. A po tym się tu chodzi, a tu znowu niżej jest. Ty, no to już jest naprawdę coś śmiesznego. No dobra, w każdym razie, generalnie jak sobie tutaj wskoczymy, to nie wiem, możemy też sobie taki smok w środek tego kamienia rzucić. I mamy taki też delikatny one way, coś takiego, jak sobie kucniemy, nie wiem. Coś takiego można pokombinować, bo w tym miejscu był smok, żebyście mniej więcej, wiecie, nie wchodzili w to miejsce jak w celowanie, tylko patrzą, o, smok i nagle giną, nie? Myślę, że to jest spoko sprawa. Tak jak mówię, do zrobienia na matchmakingu, czy na jakimś premierze, for fun boostik, na jakieś free kille i tyle. Yo. Dobra, zmieniamy scenerię i teraz ten trik tytułowy numer 4. Mianowicie, chodzi tutaj o to, że jeśli nade wybucha w promieniu mniej więcej 1 metra dookoła nas, to zagłusza nam dźwięk. Teraz już pewnie czaicie, o co chodzi. Czyli teraz jest boom. I dopiero teraz słyszymy, jak strzelamy, nie? Generalnie są, nie wiem, jakieś tam powiedzmy 2-3 sekundy całkowitego wygłuszenia dźwięków. I ten oto sposób właśnie nam pomoże zrobić ninja, co wam zaraz zaprezentuję na przykładzie z botem. Więc sprawa jest naprawdę prosta. Najtrudniejsze jest to, żeby trafić na idę odpowiednio, bo to też nie jest wiadomo gwarancja, że nam siądzie idealnie. Ale teraz skoro jesteśmy na Nubisie, to taki prosty przykład. Przypuśćmy, że paka jest w tym miejscu zaplantowana i gościu będzie, przypuśćmy, że sprawdziliśmy sobie różne pozycje. Gościu będzie tutaj sobie stał i shoulder pikował na przykład, tak? Więc co możemy zrobić? Możemy tutaj gdzieś w tym miejscu jakoś tak podejść, coś takiego rzucić. Oj, tak na pewno nie. To już wiemy, że tu się... Co tu jest w ogóle? A, tu jest pochyłe, no serio. Dobra, no nieważne, nie? Taki nejdzik. Jest szansa, że to nie zadziała. Sprawdźmy, nie? Przypuśćmy, że gość jest w tym miejscu. Taki dobry też będzie przykład. O nie, zadziałało tutaj. No i wiadomo, co robimy, nie? Czyli rzucamy nejdzika. Bum. Zaczynałem bronić. No i tyle. Oczywiście na wyższym poziomie ktoś po pierwsze może skapnąć dokładnie, o co chodzi z tym trikiem, od razu nas piknie. Po drugie, na wyższym poziomie nawet ktoś może tego jakby triku nie znać, ale może być świadomy tego, o kurde, nie ma dźwięku, muszę sprawdzić, ktoś nie broi. Ale myślę, że nawet nie zawsze na wyższym poziomie, nie wiem, na 10 fejscie, nawet nie zawsze ludzie będą to rozumieli, bo jeszcze nie, jakby nie wszyscy do końca kumają, co się dzieje, jak nade wybucha. No a na niższym poziomie myślę, że w ogóle ludzie przez jeszcze długi czas, pewnie jeszcze nawet przez lata, nie będą w stanie tego jakby tego zrozumieć. Jeśli pamiętacie trik z Ancienta, który wam pokazywałem ze schowaniem się w cave'ie, no tutaj jest coś podobnego. Z Ancienta efekty tego triku macie teraz pokazane. Więc myślę, że działa spoko. No i teraz tak, jeśli ktoś gra Nuka regularnie, to teraz pewnie powie, a ma jakieś pierdoły, każdy to wie, ale też czasami po prostu i tak każdy wie, a i tak czasami to wyjdzie. Bo na przykład widziałem na promeczu, jak ktoś właśnie się skrył w tym miejscu i skoro na promeczu wyszło, to wam może też wyjdzie tym bardziej. I chodzi mi tutaj o to miejsce, tak? Generalnie to jest taki spot, który zwykle jest jakoś, nie wiem, wydaje mi się pomijany. Zwykle się sprawdzamy tutaj miejscówki, tutaj ten ruch sprawdzamy, bo tu się często ktoś kampi na eko. Ale mi się wydaje, że dużo osób w ogóle nie wie, że w tym miejscu da się stać. Generalnie, jeśli ktoś pali długie, to można spalić długie oczywiście w taki sposób, to wtedy na pewno nam spali to miejsce. Ale możemy spalić długie w inny sposób, czyli coś takiego. I wtedy oczywiście ten róg nie jest spalony, tylko jest spalony ta część. Więc taki oto spocik, tutaj chyba nie ma filozofii, po prostu na jakoś możemy skampić, albo tym bardziej teraz. Ktoś patrzcie, nawet ktoś nas może sprawdzić i może mieć Zeusa, tak? Teraz bardzo warto jest w ogóle inwestować w Zeusy, jest bardzo dużo spotów na Zeusy. Więc tutaj na przykład ktoś nas sprawdza, nie? I zabijamy Zeusa i teraz też kolejna taka bonusowa ciekawostka. W Zeusie generalnie od pewnej odległości, przypuśćmy, nie wiem, jak stoję w tym miejscu, to ktoś był w tym miejscu, to zadawaliśmy już na przykład mu, nie wiem, tam 50 obrażeń tylko tak z tego Zeusa. To zostało usunięte i po prostu teraz nam albo zadaje 0 obrażeń, bo jest zbyt daleko, albo zadajemy po prostu 100, więc jakby Zeus jest mocniejszy jeszcze niż wcześniej był. No i jesteśmy na słonecznym mirażyku i to jest trik z meczu Mongols Ends, który zaobserwowałem, rzucał go 9-10 albo S-10 albo 910, zależy jak tak samego czytać. Sytuacja jest taka, że sobie wbijamy tutaj konektorem,
Tym bardziej, jeśli na przykład mamy osoby tutaj od domku albo od rampy, to tym bardziej się to przydaje. Wbijamy sobie konektorem i bardzo wygodne, oczywiście oprócz jakiegoś tam spalenia dżungli, że coś bardzo wygodne jest, tak jak on to rzucił, zmotowowanie sobie tutaj ticketu, tak? Czyli dzięki temu mamy pewność, że po lewej nikogo nie ma, tak? Sobie po prostu wbiegamy, wiemy, ok, lewo czysto, musimy tylko patrzeć prawą stronę, i nas nie piknie z lewej, jest wszystko jasne i proste. I wielu to takiego jakby chaosu upraszcza. Myślę, że na Mirażu, wiadomo, już niezbyt dużo z granatów, które jakby są nieznane, a to jest coś takiego świeżego, więc pokazałem. Natomiast ja znam troszkę lepszą wersję, ponieważ tak sobie rzuciłem przez przypadek w sumie i da się o wiele to prościej rzucić bez zatrzymywania się. Po prostu biegniemy sobie i z tego oto poziomu rzucamy takiego młotowa, lewy plus prawy jump throw w biegu. I polecam to rzucić jakby z lewej połowy tego, bo z prawej może się stać jakaś tragedia, typu na przykład coś takiego. Więc polecam oczywiście sobie, przewinę to teraz, biegniemy sobie tutaj i mierzymy w czarny punkt na śmietniku, czyli bardzo prosty line-up z lewej połowy tego, tej płaszczyzny jakby, tak? Prosta sprawa, mu to wsiada idealnie, nie da się go zmisować. I też czasami siądzie tak jak właśnie teraz, że jak ktoś przebiegnie, to będzie syknięcie, nie? Więc zobaczymy, znaczy więc usłyszymy, że ktoś sobie tutaj jest. Na robcie może się kampić, ale wiadomo, to jest tak pozycja, którą musimy sprawdzić, jak pikujemy CT. Więc spoko sprawa. Dorwałem Vertigo i tutaj taki spok troszkę eksperymentalny. Postaram się go w miarę szybko rzucić, a trzeba tutaj troszkę dokładności. Nie wiem, czy on siądzie. Siadł. Więc jak widzicie, on sobie leci i wybucha. 10:01, coś takiego mniej więcej. I teraz tak, jeśli my sobie tutaj biegniemy, to jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, w jakiejś tam 10:01. I jak pewnie wiecie, to w tym miejscu nas często AWP pikuje z tego miejsca, więc generalnie jak polecicie full YOLO, to myślę, że ten smog i tak wam nie pomoże. Ale generalnie to jest nie do tego zastosowania, jakby tylko ogólnie do zagrania sobie o sekundę spokojniej, nazwijmy to. I dzięki temu, jak widzicie, możemy o wiele łatwiej podejmować tutaj fight, mamy tylko taką przestrzeń, ewentualnie taką przestrzeń, tak tutaj. Więc prościej jest podjąć fighty i przede wszystkim, jeśli ktoś nas po prostu piknie i nas zabije, to nasz teammate może go bardzo łatwo zefragować przez ten smog, przeskanować go i gość po prostu nie ma jak uciec, nie ma co, za co się jakby ukryć, nie ma żadnego covera, więc ciężej jest po prostu z taką podejmować fighty. Nie testowałem tego jeszcze, widziałem ten trik u Narta i pomyślałem, kurde, w miarę ciekawe. I myślę, że można sobie spróbować, zobaczymy po prostu, czy wam się będzie dobrze zajmowało rampę. I myślę, że ten smog też nam właśnie może pomóc, jeśli nam rzucają smoka na rampę tutaj. To z takim smokiem rzucamy sprężyka za siebie, sprężykiem przechodzimy i wiadomo, nie ma już tej opcji, że nas może piknąć ktoś stąd, tak z tych wszystkich pozycji, tylko patrzenia w tą wąską przestrzeń, ewentualnie sobie właśnie tutaj patrzymy. No i myślę, że to może pomóc, dać znać, czy komuś pomogło i czy łatwiej się rampę zajmuje, czy nie, czy pis na wodę tylko. No i jesteśmy na Miraziku na sam koniec i dwa smoki, które były podstawowe w CSGO, ale w CS2 działają inaczej, bo zwykły smok na zajęcie jest do dupy, tutaj trzeba rzucić troszkę inny. Jak gracie facety czy coś, to myślę, że to jest standard, nie wiem, bo nie gram facetów, ale i tak pokazuję, bo to wiadomo jest kanał, nie tylko dla prosów. Idziemy sobie na lewą stronę schodów, mierzymy w to miejsce, charakterystyczny bardzo punkt, 2 mm w lewo, zwykły rzut, pewnie jest też sporo spotów z innych miejsc, ale mi tylko jakby wystarcza jeden, to co więcej. No i tak, tak wygląda smog na zajęcie. Ten smog pozwala nam przede wszystkim przeskoczyć sobie tutaj zapaczki. Nie ma szans, że nas AWP zabije, jak sobie idziemy normalnie, ale delikatna szansa jest, jeśli będziemy bardzo jakoś, nie wiem, mieli pecha i ktoś będzie giga szybki, ale tym bardziej, jeśli skoczymy, to jesteśmy według mnie kompletnie safe. No i oczywiście, tak jak stary smog na zajęcie, tak samo i tutaj, możemy sobie piknąć oktor. On czasami troszkę w dół schodzi, jak zaraz zobaczycie pewnie. Czasami coś widać, czasami do góry znowu z portem idzie, możemy go też rozstrzelić, zabić AWP-era. I druga sprawa, smog na schody dużo sprzyciąga, rzuca w taki sposób też sam, tak samo jak w CSGO. Generalnie to niby czasami nic nie robi, a czasami źle siądzie, co wam teraz zaprezentuję. Taki, o, teraz na przykład siadło się tak jak nie powinno, czyli mamy smog na schody. No i tak to się prezentuje, tak? Jeśli ktoś jest bardzo odważny i bardzo zwinny, to nawet może sobie przejść tutaj i widzieć w tym miejscu. Jeśli rzucimy ten smog dokładnie w jakieś tam miejsce, to przypuszczam, że da się zrobić to konsistent. No ale ten smog często rzucamy byle jak, więc pokażę wam po prostu smog, który jest lepszy, pewniejszy. Idziemy sobie tak, żeby to było po prawej stronie i po prostu lewy plus prawy. Jak widzicie, smog jest bardzo prosty i to już daje o wiele inne możliwości, że tak powiem, bo już bardzo jakby w prawo widzicie, wychodzi, nic się nie da. Znaczy przeskanować zawsze się da, nie? Ale nic generalnie nie widać, nic, nie ma żadnej luki. Nie możemy sobie tutaj nigdzie stanąć. No i też dodatkowo myślę, że zasłania jakiś tam widok z absolut dokładny, czy coś tutaj w tym miejscu. Zawsze spoko myślę.
No i dobra, to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba. No i do zobaczenia w kolejnych. Na razie.